Tak się zastanawiam po ludzku, co w tym momencie siedzi w waszych głowach, w pana głowie? W mojej głowie co może siedzieć, to na pewno złość, bo wygrywaliśmy 1-0 i przegrywamy u siebie 2-1. Można powiedzieć po dwóch błędach tak naprawdę naszych, bo pierwszy karny, druga sytuacja, chłopaki nie dali rady na boku. Zawodnik został sfaulowany i tracimy bramkę, dwie bramki pod koniec meczu, więc na pewno jest to złość i taki ból od środka, że nie udało nam się wygrać. Boli pewnie tym bardziej, że odpadacie jako wcale nie gorszy zespół, wręcz przeciwnie, bo mamy w pamięci to, co zaprezentowaliście w Borysowie, ale także tutaj, przy Okrzei, bo to był dobry mecz Piasta do pewnego momentu. No ja myślę, że te dwa mecze zagraliśmy na dobrym poziomie, tylko po prostu nasze bramki zostały stracone tak naprawdę po głupich błędach. Dzisiaj pierwsza połowa uważam, że z dużym przewyższeniem dla nas, że kontrolowaliśmy ten mecz, mieliśmy sytuację, strzeliliśmy bramkę i w drugiej połowie, tak jak mówię, no coś się posypało, może ta koncentracja, może w głowach się działo już, że jesteśmy tak blisko, ale to na pewno też jest błąd, jeżeli ktoś tak myśli, bo niestety piłka jest okrutna i właśnie to dzisiaj pokazała, że tracimy dwie bramki w końcówce meczu i odpadamy z Ligi Mistrzów. Długimi fragmentami kontrowaliście to, co wydarzyło się, co działo się, zwłaszcza w środkowej części boiska, tam gdzie pan operował. Taki Skawysz, jeden z liderów, długimi fragmentami praktycznie niewidoczny, no ale w tym jednym ważnym dla nich momencie przypomniał o tej fantastycznie ułożonej nodze. No było widać i wiedzieliśmy, że ma żebra dobrą nogę ułożoną i że naprawdę na pewno batę jest groźne ze stałych fragmentów. No uważam, że w skuli całego meczu nie stworzyli sobie jakichś żadnych groźnych sytuacji przez środek boiska, bo też my analizowaliśmy pierwszy mecz, że musimy być czujni na te wycofane piłki na 16 metr, musimy zagęścić środek i myślę, że to było poprawione i wyglądało to lepiej w pierwszym meczu, ale tak jak mówię, no na pewno jest ból i smutek, że niestety odpadamy. To tak na koniec jeszcze chciałem zapytać, to był jeden z ostatnich meczów Patryka Dziczka w barwach Piasta, bo mówiło się o tym, pisało, że no, będzie decyzja podjęta odnośnie tej przyszłości klubowej, przenosień za granicę, jeżeli Piast pożegna się z kwalifikacjami Ligi Mistrzów. Na ten moment nie jest nic jasne. Tak jak mówię, no ja się na razie skupiam na tych najbliższych meczach, a co będzie, to tak naprawdę będzie. To jest może mała przyszłość, ale staram się na tym nie zastanawiać. Chcę grać jak najlepsze zawody dla Piasta, dla klubu, chcę pokazywać się z jak najlepszej strony, a co do transferu, czy będzie, czy nie, to myślę, że ja mogę czekać na razie ze spokojem i zająć się piłką, bo nie chcę o tym na razie myśleć. Dziękuję bardzo.